następnego razu w naszym drodze. Nasz rok, tani i wysoki. Zalęte ściany, miejski sałas odrapany. Rozciepego wszelkie kąta na zmianę, nie ma szans. Wrzucaj teraz do mnie! Ja! Teraz ja! No, dawaj, dawaj! Tylko trop! No, dawaj! Czekam! No! Dawaj, Jimmy, dasz radę! No właśnie, nie ty jeden miałeś dwa strajki! I odbicie! Już łapię! Już łapię! Już łapię! Samochód! Ucieczka z miejsca wypadku. W tobie nadzieja, Pulpet. Dawaj, dawaj, Pulpet, dawaj. Wystarczy, że zaliczę dwa biegi do bazy domowej. Odsuńcie się wszyscy, będzie mocne uderzenie. Właśnie, zobaczycie jak gra facet, który Babe Ruta zjada na śniadanie. Sułtan wybicia, Pulpet Hudson. Pulpet! Pierwszy strajk! Pulpet Hudson! Idę, tato! Pulpet! Nie możesz iść! Natychmiast wracaj do gry! Przykro mi, stary. Muszę iść do domu. Pulpet, gdzieś ty był? O, tak, wiem, wiem. Trochę się spóźniłem. Przepraszam, tato. Trochę? To ma być trochę? 12 minut bez jedzenia! Myślałem, że już po mnie. W lodówce nic nie zostało. Twoja matka zjadła sodę oczyszczoną. Nie słyszałeś pagera? Chyba go wyłączyłem. Wyłączyłeś? Jesteś naszym łącznikiem ze światem. Pamiętaj motto drużyny Hudsonów. Dyscyplina i samokontrola. Gdzie moje ciastka? Dobra, dobra. O Boże, jakie dobra. O to chodziło, o tak. Hej, hej, hej! Nie zapominacie o kimś? Już tam idę, mamo. Pośpiesz się, kochanie. Myślisz, że ja się tu wyleguję dla przyjemności? O rany! Zjadłbym jeszcze coś słodkiego! Świetnie się spisałeś, Pulpet! Jak chcesz, możesz wyskoczyć do kina. Pokaż mi program, a wybierzemy ci z mamą coś odpowiedniego. O, naprawdę? No, a potem go nam opowiesz. Wolałbym się dzisiaj pobawić z kolegami. To może zaprosisz ich tutaj? Nigdy nie widujemy twoich małych przyjaciół. Nie chcesz ich przedstawić tacie? Pulpet, poświęć się dla drużyny i podciągnij mi spodnie. Spadają mi. Chyba schudłem. Hej, Pulpet! Idziesz na posterunek? Mają dzisiaj przywieźć jakichś naprawdę ostrych więźniów. Może będzie ktoś sławny? Jasne, super! Jeszcze dwa podpisy i będę miał wszystkie autografy Metsów. To twój tata? Musisz wracać do domu, co? Nie! Pager się zepsuł. To idziemy! Kelvin, poczekaj! Pulpet, gdzieś ty był? Dzwoniłem do ciebie parę godzin! Nie słyszałeś pagera? O, dzwoniłeś? Chyba siadły mi baterie. Czyżby? To włożę ci nowe, pokaż go! O, dobrze. Już wiem, co się stało. Jak sobie szedłem, to nagle pager mi się wymsknął z ręki i upadł na ulicę, nie? I przejechał go samochód i to parę razy. Tam i z powrotem, i z powrotem, i tam. I połamał go na 1000 kawałeczków. Ale ja żyję.
Pager się zniszczył, tak? A Kopeć naćpał się proszkiem wróżek i poskładał te kawałeczki w magicznym śmietniku. Krem brûlée jest w piekarniku, za 20 minut będzie dobry. Jeżeli będziecie mnie potrzebować, proszę zadzwonić. Sprawdzam pager co godzinę. Młody człowieku, wyjaśnisz mi, jakim cudem twój pager wylądował w śmietniku? Nie wiem, co mam z tobą zrobić. A gdyby coś się stało i natychmiast byłbyś potrzebny, to co? A gdybyśmy umarli, jak byś się czuł, co? Wszystko dobrze? Nie, nic nie jest dobrze. Mam już dość załatwiania wszystkiego za ciebie, tato. Ja chcę być taki jak inne dzieci. No ale inne dzieci nie mają dwojga kochających rodziców, którzy zawsze są w domu. A poza tym to nie potrwa wiecznie. Kiedyś przecież dorośniesz, ożenisz się i będziesz miał własne życie. Naprawdę? Tak, i obydwoje będziecie się nami zajmować. Tysiu, będziesz jadł dietetyczne musli? Mam kupon! Możliwe, jeśli masz kupon na sos czekoladowy. Domofon! O, psia krew! Jest niedziela! Czy nikt już nie chodzi do kościoła? Kto do diabła? Cześć, stary! Przepraszam, że się naprzykrzam! Nie szkodzi, Hudson! Wszystko w porządku u ciebie? Tak, no świetnie, wspaniale! No wiesz, właściwie to nie świetnie. Prawdę mówiąc, martwię się trochę o Pulpeta. Całkiem ci odmiło, gruby kretynie?